I teraz spójrz na to, co to tak znaczy bezwarunkowo wybaczyć do końca. Wybaczyć to nie jest wybaczyć. To nie jest wybaczyć. Tak po Jezusowemu. To jest ponieść śmierć, dać się zabić, ofiarować się za krzywdzącego, cierpieć za niego, od niego. To jest to, co wczoraj ładnie powiedział w kontekście jakby tego, od czego zaczął ksiądz Paweł, od tej sprawiedliwości, czym jest ta ostateczna sprawiedliwość. I zobaczcie, jaki prosty gest był. Ksiądz Paweł się odwrócił i spojrzał na krzyż. Bardzo wymowny zresztą krzyż, nie? To jest właśnie to. Kiedy masz tyle pytań, jak można tak wybaczyć, czy jestem w stanie wybaczyć, czy można tak wybaczyć, przestań, wyłącz rozum, przyjdź do kaplicy, padnij na kolana i właśnie to powiedz. Nie? Strasznie boli, strasznie boli, ale ten cały mój ból przyjmuję i ofiaruję za niego. I umieram, umieram. Tak jak powiedziałem też wczoraj, nieomal dosłownie umieram. Ten sztylet wbity w serce i ofiaruje za niego. I to jest ta cała metodologia wybaczenia, szczególnie w tych najtrudniejszych sytuacjach. Tylko, że kochani, te najtrudniejsze sytuacje w małżeństwie, one mogą być obecne jakby w naszych relacjach, w naszej codzienności bardzo często w ciągu dnia. Oczywiście, wyraźnie to mówię i proszę, myślę, że mnie dobrze zrozumiecie. Nie wolno nam dawać się dręczyć. Jeśli jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, boli, jak najbardziej boli, ale mamy obowiązek się bronić, obowiązek. I to wszelkimi możliwymi sposobami. Ja mówię to wyraźnie, bo czasami właśnie po takiej nauce, kiedy mówię o tym najwyższym poziomie ofiary w małżeństwie, i tak może nie do końca, jakby ktoś to zrozumie i podchodzi i pyta, proszę pana, zaraz. Ale jak to jest? Przemoc psychiczna, przemoc fizyczna. Ja mam to przyjmować i tak umierać, i tak ofiarowywać za niego. Ja mówię, nie, ten ból tak. Ten ból psychiczny szczególnie. Ale od razu stosować mechanizmy, bo ma pani obowiązek bronić siebie, bronić dzieci. I przepraszam, wielokrotnie mówię dosadnie. Zadzwonić na policję, niech drania zabierają i zamykają. I największe sankcje, jakie są możliwe, niech mu wymierzają. I niech siedzi tam w tym więzieniu za to, co robił. Bo to mu się należy też jako czynnik wychowawczy. Co oczywiście nie znaczy, że koniec z małżeństwem. Tak się z jakiegoś powodu w tym waszym małżeństwie stało. Jakiś współudział w tej winie też jest z pani strony. To jest wasz problem wspólny. Ale sankcje muszą go za to spotkać. Z jednej strony sankcje, ale z drugiej strony pani ma obowiązek chronić. A więc nie może być cierpiętnictwa, tego jakby poddawania się biernego. Szczególnie właśnie w sytuacjach przemocy. I mówimy o takich sytuacjach teraz właśnie w tym momencie. Jeśli coś takiego jest, musimy się jakby temu przeciwstawiać. Natomiast w tej całej dużej przestrzeni naszego normalnego życia małżeńskiego, w którym się bardzo dużo udręczenia, cierpienia, od chociażby z tego wynikającego, o czym tutaj mówimy. Z jednej strony mamy te potrzeby, które nie są spełniane, jest smutek, jest przykro. Z drugiej strony są te zranienia poprzez postawy, poprzez słowa, nie daj Boże też poprzez zdrady, poprzez odejścia, porzucenia, poprzez powchodzenia w te kolejne związki. No boli, boli. Jest udręczenie. I to jest ten krzyż. I to jest ten moment, kiedy trzeba przyjść, paść na kolana, ryczeć i jęczeć przed Jezusem. Dosłownie. Ukazywać Mu ten ból, pokazywać Mu ten ból i mówić, Panie Jezu, nie wytrzymuję. To jest tak trudne, to jest tak ciężkie, to jest tak bolesne. Ale przyjmuję to, przyjmuję i ofiaruję za nią. Przyjmuję i ofiaruję za Niego. I ofiaruję za Niego. Zobaczcie, ten element przyjmuje. Dlaczego to jest takie ważne? Mamy Wielki Post. I coś niezwykłego jest w bogactwie też liturgicznym, bo mamy drogi krzyżowe, mamy gorzkie żale. I jak echo płynie i w drodze krzyżowej, ale szczególnie w gorzkich żalach. Czwarta pieśń o słudze Jahwe. To jest niezwykłe. 9 wieków przed Chrystusem w tak precyzyjny sposób Izajasz to opisał. A szczególnie w tej czwartej pieśni. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Jak owca nie ma, jak baranek na rzeź prowadzony, tak on dał się gnębić. Słyszycie to? Dręczono go, lecz sam dał się gnębić.
Co to znaczy? Przypominacie sobie pasję Mela Gibsona, nie? Co to znaczy? Że Jezus powiedział, no teraz już pora nadeszła, bierzcie mnie i się nade mną znęcajcie. Nie? No to masochizm jest, przestańcie, to nie o to chodzi. Jezus wiedział, że ten poziom nienawiści wobec Niego właśnie dojdzie do takiego pułapu, że oni po prostu Go zaaresztują i się to wszystko rozpocznie. Tylko chodzi o to, że On godził się na to, wyraźnie powiedział Ojcu w Ogrójcu, nie moja wola, ja tego nie chcę, ale Twoja wola niech się stanie. I wyzbył się w sytuacji, która była jakby konieczną sytuacją. Nienawiść, aresztowanie, znęcanie się, wyzbył się buntu. Po prostu buntu. Nie, nie chcę, zostawcie mnie, nie, nie, Ojcze, nie chcę tego, nie, 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 nie. No zobaczcie, jak często tak jest, że masz cierpienie, nawet mówimy o sytuacji jakiejś choroby. Bolesne złamanie, nie wiem, nie daj Boże, nowotwór. Jak często ludzie w cierpieniu, w chorobie trwają w ogromnym wewnętrznym buncie. Jakie to jest smutne dla rodziny, dla personelu, dla tej osoby. Ona i tak cierpi, poziom bólu jest, fizjologicznie jest. On jest potem potęgowany tym buntem. No nie jest to cierpienie. Ale pogódź się z tym. Po prostu się z tym pogódź. Nie przeskoczysz tego. Poddawaj się terapii. Łącznie z najwyższym poziomem tych środków znieczulających. Poddawaj się terapii. Ale się pogódź. Wyzbądź się bólu. Przepraszam, wyzbądź się buntu. Wyzbądź się buntu. I to jest drobna rzecz. Boleć będzie. Tylko, że to jest początek czego? Przepraszam, dziwnie to zabrzmi. Tego, aby wykorzystać wartość tego cierpienia. Ono jest, ale skoro jest, to niech będzie z tego jakiś pożytek. I to jest cała istota, słuchajcie, Ewangelii. To jest właśnie to, co Jezus powiedział. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój, i niech mnie naśladuje. No zaprze się samego siebie, no to właśnie to. Fajnie by było, gdyby było tak miło, pięknie, cieplutko, ale tak nie jest. Rezygnuję z tego, co bym chciał, co bym chciała. Zapieram się. I potem Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój. Słuchajcie, czy w tym niech weźmie krzyż swój? Najważniejszy jest krzyż? Nie! To nie o krzyż chodzi. Tylko o to niech weźmie, o branie krzyża chodzi. O tą wewnętrzną predyspozycję. Dobrze. Godzę się na to. Godzę się na to. Przyjmuję to. Wyzbywam się buntu. I potem jest, niech mnie naśladuje. Czyli patrz, droga krzyżowa. Bierzesz ten krzyż i idziesz. I idziesz. Na Golgotę. A na Golgocie jest to. Niech mnie naśladuje w tym, że przybijają mnie do krzyża, że umieram. Słuchajcie, On umierał za nich, ale On też umierał od nich. Oni Go zabijali, nie Rzymianie, tak a propos, nie Rzymianie. Choć za Rzymian też umierał, bez wątpienia. Za cały świat umierał. Tylko Jego najbliżsi, ci, wobec których czynił cuda, ci Go zabijali, ci Go do krzyża przybili. To jest dopiero poziom bólu. Nie jestem odczuciem niewdzięczności. Jak możecie tak robić, skoro ja tyle dobra dla was wyświadczyłem? Jak to bolało Jezusa. I umierał. I to jest to, niech mnie naśladuje. No trzeba umierać. I to jest to 77. Nie rozumiem. Ale nie będę się zastanawiać. Przyjmuję. Godzę się na to cierpienie i ofiarowuję. I to jest bardzo ważny element. I ofiarowuję. Ja nie wiem, słuchaj, ja nie wiem, jak długo jeszcze będzie trwało to twoje cierpienie. W tym kryzysie, o którym też wczoraj mówiliśmy na naszym meetingu, ten ból, te łzy. I ładnie ktoś powiedział wczoraj. Myślę, że jak nie będę mówił kto, to nie złamie tutaj tej tajemnicy meetingu, nie? Powiedziała ta niewiasta, że ona liczy się z tym, że to będzie do końca jej dni. Że ona może nie zobaczyć tych efektów.
A więc będzie samotność, będzie ból, będzie przykrość samotnego wychowywania dzieci, będzie droga krzyżowa walki o alimenty, walki też w sądzie wtedy, kiedy będziesz mówił, że się nie godzisz na rozwód. To jest droga krzyżowa. Wiecie, jaki to jest poziom upokorzenia, jak ważne są te grupy wsparcia, żeby się obmadlać nawzajem. Nie? I przejdziesz tą drogę krzyżową, przejdziesz tą Golgotę i potem będziesz miał tą świadomość, że to do końca życia tak będzie. I też musisz się z tym liczyć. I to wszystko przyjmujesz i ofiarowujesz za Niego, za nią. Tylko, że myśmy sobie to ślubowali, kochani. I tu jakby wracamy do tej istoty. Bo owszem, ślubowaliśmy najpierw to. Ślubuję Ci miłość. A więc ślubuję Ci, że jestem gotów do największych ofiar, poświęceń, że jestem gotów umierać. Bo to Jezus tak zdefiniował miłość. Nikt nie ma większej miłości na tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ale coś jeszcze sobie ślubujemy. I to rozumiecie. I wielu to artykułuje. Jestem z Was dumny. Wierność, uczciwość oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. I to w dwóch wymiarach. W dwóch wymiarach. Oczywiście nie opuszczę, odejdziesz, porzucisz, ja będę wierna, ja będę wierny przysiędze. Ty opuściłeś, ale ja Cię nie opuszczę. Ja zostaję. Ale jest też ten drugi wymiar. Posłuchaj, ja Ci to dzisiaj ślubuję. Że nawet jak zdradzisz, odejdziesz, porzucisz, nigdy nie wrócisz. Ja nie dopuszczę do Twojego potępienia. Patrz mi tu w oczy i żeby sprawa była jasna. Słyszysz? Wyciągnę Cię za uszy z piekła, wyrwę Cię z tego piekła. Po moim trupie Twoje potępienie. Nie dopuszczę do Twojego potępienia. Słuchajcie, jeśli mówimy o mocy sakramentu małżeństwa. Która jest godzina? 10:11. Dzięki, bo wczoraj coś mi zegarek szwankuje. Jeśli mówimy o mocy sakramentu małżeństwa, jeśli mówimy o tym, jest nas troje, mąż, żona i Jezus, największy przywilej małżonków sakramentalnych, stała obecność Jezusa, to jakby w tym uwidacznia się ten najwyższy poziom tego największego przywileju. I to już w tym momencie mnóstwo różnych przykładów można pokazywać. Od między innymi, właśnie taki przykład, on też tutaj jest, do którego się odwołuje, bo to była rozmowa no, bardzo ważna, bo Bogu za to dziękuję, że przy okazji tej rozmowy mogły te słowa wybrzmieć. To było też w dużej parafii w Bydgoszczy, po takiej rozmowie właśnie związanej mniej więcej z tą tematyką, tej drugiej, jeśli jestem w parafii po raz drugi, to właśnie mówię o tym cierpieniu, o wybaczeniu w małżeństwie. Podchodzi do mnie niewiasta, tak elegancko ubrana, przy Pana. Ja jestem lekarzem, mąż jest lekarzem, mamy dwoje dzieci, dwóch synów, już prawie dorosłych. No i właśnie mi mąż oznajmił, że się wyprowadza, bo z tamtą kobietą już jest dość długo w tym związku. Wie Pan, jak się czuje żona, która się dowiaduje, że mąż takie podwójne życie intymne z tamtą kobietą w łóżku, ze mną, no strasznie mnie upokorzył, strasznie. Ale wie Pan, co ja mu powiedziałam? A idź sobie. Ja sobie też znajdę innego mężczyznę. Udowodnię Ci, że potrafię sobie jeszcze radzić, że jestem jeszcze atrakcyjna. Tak mu Pani powiedziała? Tak mu powiedziała. I tak Pani zrobi. No chyba tak. To się trochę zawahała, nie? Chyba tak. Ale Państwo jesteście małżeństwem sakramentalnym. Jesteśmy. To proszę posłuchać, co mu Pani powiedziała. Pani powiedziała mu tak, a idź sobie z tamtą kobietą. Już jesteś martwy, bo żyjesz w cudzołóstwie i w tej śmierci będziesz się tylko pogłębiał. Będziesz martwy. I dalej mu Pani powiedziała, i ja zrobię to samo. Się ubabram w grzechu cudzołóstwa i będę martwa. To mu Pani powiedziała. Ja tak patrzę na mnie tak przerażona, nie? To co mam zrobić? No zaraz. Jesteście sakramentalnym małżeństwem. To mu Pani ślubowała. Nie opuszczę Cię aż do śmierci. To trzeba zrobić. To trzeba zrobić. Zostać w samotności do końca życia. I całą tą samotność, ten ból, to upokorzenie, bo będzie upokorzenie szczególnie właśnie w walce o alimenty.
bo lekarz ma praktykę prywatną, a dochód ma 1200 zł, nie? A 1200 zł, no. Jakie alimenty od tego? No nie można, nie? Bo się normalnie głodem zamoże, nie? Więc będzie droga krzyżowa w tej walce o alimenty, nie? I to wszystko, i tą samotność, i ten ból, i to upokorzenie, i te wszystkie spowiedzi, i komunie, i modlitwy ofiarować za Niego. To Mu Pani ślubowała. I ona tak na mnie patrzy. To jak to? To on z tamtą kobietą, no takie normalne kobiece, nie? On z tamtą kobietą będzie szczęśliwy. Pani Kasiu? A ja mam być sama. Ja nie chcę być sama. Ja się boję samotności. I teraz uwaga, mam prawo do szczęścia. Zobaczcie, ten argument, nie? I ja powiem tak, rozumiem to, w wymiarze ludzkim rozumiem to. Mam prawo do szczęścia. Mam być sama, mam być sam. I jakże często my tak podpowiadamy. A weź sobie innego, masz prawo do szczęścia. A weź sobie inną, masz prawo do szczęścia. Nie? A weź sobie innego, będzie miał ci kto chałupę pomalować, nie wiem, coś tam naprawiać w domu, nie? Weź sobie innego. No i bardzo często nawet czcigodne niewiasty z pierwszych ławek z kościoła tak podpowiadają swoim dzieciom, nie? Wyrzuć drania, no co się tak będziesz męczyć? Się rozwiedź, no. Ułożysz sobie jeszcze jakoś życie, nie? No ludzie, no przecież to są klasyczne teksty. Ułożysz sobie życie. Masz prawo do szczęścia. No więc ta niewiasta też tak mówi, nie? To jak to? No mam prawo do szczęścia. I mam być sama przez kolejne... Ona to powiedziała. Przez kolejne 30-40 lat. I teraz słuchajcie, no argument trudny. I ja mówię, proszę pani, tak. Ma być sama, ma być pani sama przez kolejne 30-40 lat. Ale... Co to jest? Ja oczywiście mówiłem do niej bardzo spokojnie, nie? Ale co to jest 30-40 lat w porównaniu z wiecznością? W porównaniu z wiecznością.